Siemano, dzisiaj chciałem wam pokazać kartę sieciową, którą sobie kupiłem do komputera stacjonarnego. Karta osiąga niezłe transfery, jak widać. W standardzie 802.11ac to jest jakieś 1200 megabitów na sekundę, a w standardzie 802.11ax jest to 2000, nie będę kłamał, 450 chyba megabitów na sekundę. Przejdźmy do samej karty. To jest ten komputer, o którym będzie niedługo film. Właśnie go robię jako komputer warsztatowy. Taki żach. A to za chwilę. Tak wygląda karta. No nie ma to jak kurwa powiadomienie od kogoś. Tak wygląda karta. Mamy tu miejsce na dwie anteny Wi-Fi, diodę sygnalizującą pracę. O, złącze PCI Express. A tutaj na tyle znajduje się złącze zasilania dodatkowego karty. O, chwilę obrócę sobie. No i to są parametry. O. Więc karta jest zajebista i tu ma radiator fajny, profilowany. I co jest najlepsze tutaj, o, jak mi się telefon skupi, to widać antenę Bluetooth, która jest przymocowana do radiatora. Zajebiście to wygląda. Karta oficjalnie kosztuje ileś tam dolarów. To na polskie jest ponad 280 zł. A ja kupiłem ją na AliExpress, wykorzystując kupon rabatowy na 70%. Zapłaciłem tylko 112 zł. Dziękuję. Można, można. I nie trzeba dużo wydawać, nie trzeba.